Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek urodzinowy. Tak, nasze dzieciaczki mają urodziny, tak więc Łucja postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zaczęła już szykować jedzonka na nasze przyjęcie. Nasze przyjęcie odbędzie się dzisiaj po południu. Specjalnie ściągnęłam sobie parcelę do takiego typu imprez, ale to zobaczycie później. To już nasz kurczaczek dochodzi. Może przyrządzić jeszcze coś innego. Zobaczymy, co ty tu masz. Może łososia w szparagach. Aha, tu był kurczak. Czekaj, zobaczymy. Ty jesteś najedzony, ty możesz... Dobra, siedzisz na komputerze, to... Okej. Ty, wiesz co? Obejdź sobie cokolwiek, bylebyś mi tylko obiadu nie zjadł. Piecz. Można placek owocowy. A później jakiś tort. Torciki trzeba upiec. Także zrobimy sobie, wiecie co? Zrobimy sobie tak. Ciasto truskawkowe będzie dla naszej Mirabelki. A dla Cornela zrobimy to niebieskie. O, i jeszcze na koniec to. I moim zdaniem starczy tego jedzonka. Ty mogłabyś skorzystać. Nie, pracy domowej nie będziesz odrabiać. To już nie opłaca. Skorzystaj i możesz sobie jeszcze pograć sobie w grę. Ty chcesz co? Wypowiedz życzenie. Super. Super. Powiem wam tak. Wszyscy chcą wypowiedzieć życzenie. Tutaj co ty jeszcze masz? Wypij drinka, nie. Ja im tutaj pozaznaczałam te wszystkie wypowiedz życzenie, to co chcą. Ponieważ... O matko, nie to chciałam kliknąć. Tobie chciałam kliknąć. Nie ucz się gotowania. Może... Wiesz co? Weź sobie kujony pooglądaj z siostrą. Łucja, ty później... wiesz co? Opłać rachunki przy okazji. I... symuluj chorobę. Zobaczymy. Najwyżej nas z pracy wyleją. No trudno. Jakoś damy radę. Dobra, o czym ja mówiłam? A, o tej studni, tak. Ponieważ po urodzinach, moje plany są takie, że po urodzinach chodziło mi bardziej o dzieciaki niż o Łucję, ale Łucja jak chce, to też będzie mogła sobie wypowiedzieć życzenie. Po urodzinach dzieci wypowiedzą jedno swoje życzenie do studni życzeń. To będzie taki mini prezencik dla nich. I mniej więcej już wiem, co będą sobie chcieli życzyć, ale to przekonacie się na samym końcu filmu. tak. Chodź do brata, pooglądaj sobie z bratem.
Dobra, pogadajcie sobie. Tu mamuśka już widzę, że torty dziabie. W sumie może o 16 sobie zrobimy urodziny. Ty wracasz o 20, to by było troszeczkę za późno. Tak, ja wiem, że szef dzwoni. Dobra. Także za chwilę wyjmiesz te bułeczki i szybko, wiecie co, szybko was ogarnę. Skorzystaj, weź prysznic. Skorzystaj. Możesz się wykąpać. Ty jesteś głodna. To muszę ci sama dać, co byś mi tutaj... zjedz coś na szybko, weź sobie jogurcik. Tak, weź sobie jogurt, bo w sumie jogurt ci na razie starczy. Co on taki jest? Aha, kurczę. Nośnie filmu. Dobra, Lucja, podejdź tu. Porozmawiaj sobie jeszcze chwilkę z córką. Poczekamy na Kornela. W sumie to ty masz mało, to tutaj do ciebie wrzucimy te jedzonka. 8 porcji, 6 porcji. 8. Szparagi. Placek. Tort. I tort. Starczy, bo jeszcze tam weźmiemy sobie. Dobra. Ty nie możesz, ty możesz. Pauza. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Przyjęcie urodzinowe. W sumie to możemy sobie to zaznaczyć. Nie uda nam się, to się nie uda. Jubilaci, goście. Agatka nam się postarzyła? Dlaczego? Oj, muszę ją odmłodzić. O, Adam się zestarzał. Dobra, pozapraszamy sobie kilka ludzi. Wiecie co, z wszystkich, którymi mamy ten dobry kontakt. A co, będziemy się. Miksologa sobie możemy tam zamówić. No i wszystko. I czy ja będę to miała? Czy to, kochani, spotkamy się na miejscu? Okej, moi kochani, udało się. Udało się. Zapauzuję. Pokażę wam tą miejscówkę. Ta miejscówka wygląda tak. Jeżeli obniżymy ściany, to tak. Tu mamy łazienki, dwie. Tu mamy jakiś taki bar ze stolikami. Tutaj przechodzimy dalej i mamy stół. Wiecie, na jedzenie, na wszystko, 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 tak? Także Lucja, uzupełnij tacę, jak możesz.
Podaj tu wszystko. Chociaż nie, moment. Tot na razie nie. Wyłożymy kurczaczka. Wyłożymy wszystko. Podaj jedzenie. W sumie to możesz podać wszystko, chodź. Włączymy sobie muzykę, na przykład lekką. Podejdź tu razem. Możecie sobie potańczyć wszyscy, to tam, co tam chce. Boś. Lucja, chodź, potańcz trochę. W sumie widzę, że tu wszyscy się rzucili na drinki. No tak, drinki za darmo, he, tu wiecie. Ale nie mogę przeżyć, że nam się siostra postarzała, jak ona była młodsza. Muszę ją tu młodzić. Nie wiem, dlaczego tutaj się tak stało. Wiecie co? Zrobimy sobie tak, że postarzymy sobie Cornela, bo boję się, że te ciasta mi się popsują. W sumie to możemy wszystkich postarzeć, tak? Brzydko mówiąc. Potem siądziemy do stołu. Nikt mi nie ruszył tortu, nikt. No, bardzo dobrze. Kornel, wypowiedz życzenie. Ty malutka, chodź tutaj. Ty sobie też tutaj, mamuśka, podejdź. Pauza, 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 pauza. Pauza, pauza. Zmienił grupę wiekową. Co ja bym mu to dała? Wiecie co? Zrobię sobie tak, że damy mu złość. I pokaż nam się. Nawet, przystojnie jak z ciebie. Dobra, super. To teraz zrobimy tak, że ten tort stawiamy tu. Dajemy Mircie. Brat, jak jesteś już przy torcie, to dodaj świeczki urodzinowe. Dodasz ty te świeczki? Dodaj świeczki. Super. Iż sama sobie tutaj. Zastanawiam się, jak będzie nasza Mirabelka wyglądać. Uwaga. Fiu, fiu, fiu. Co by jej tutaj dać? Że ona będzie romantyczką, będzie szukać pokrewnej duszy.
I tutaj też jej damy romantyczkę. Pokaż się, kochana moja. No ładna dziewczyna. Super, podoba mi się. Lucja, tak, ty jesteś bardzo głodna, także tort kładziemy tu. I robimy tak, że zawołaj wszystkich na posiłek. To zrobimy tak, wiesz co, bo weź sobie porcję. W sumie ty możesz sobie kurczaczka wziąć. Ciekawe, czy posiadają, czy nie posiadają. Będzie śmiech na sali, jak wywalą się. O, super, że sobie siedliście koło siebie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. To się nazywa impreza. Zaraz tutaj się impreza rozkręci. Pogratuluj. Synowi też pogratuluj. O, misio idzie. Coś mi się zacięło. Widzicie co? Dodaniemy sobie kilku ludzi do... do grupy. Nie wiem, ile osób może być w grupie. Aha, okej, 8 simów. Dobra. I później wiecie co? Potańczcie sobie. Pochwal jubilatkę, ale jak ja ją mogę pochwalić? Jest tutaj coś takiego jak pochwal? Pożegnaj ten, pomów. Dobra. Nieważne, idźcie tańczcie. I poszli. Sobie głośność zmienimy. Zobaczcie, to się nazywa impra. Mira jakby wygina śmiało ciało. Oczywiście inaczej sobie wyobrażałam troszeczkę te urodzinki, no ale wiecie, simy to simy. Przepraszam, czy tu jest zjazd misiów? Dobra, wiecie co? Bierzemy żarcie. Do lodówki i uciekamy do domu.
Będziemy jedli i jedli. Moja kochana, ty już nic nie będziesz musiała teraz gotować. Masz wolne. Jecie wszystko to, co zostało z imprezy. I wracamy do domku. Okidoki. Pauza. Pierwsze co robię, wyrzucam jedzenie. W sumie to też możesz wyrzucić. Rzucamy. Rzucamy. Aha, zepsute. No i super. To możemy rzucić tu. To możemy sprzedać. I teraz tak, szybko was ogarnę, czyli skorzystaj. Ty byś też mógł skorzystać. I mamuśka spać. Czyli mamuśka idzie pierwsza na pożarcię. Daj tysiaka. Stać nas. A co? Już wypowiesz sobie życzenie i ten. I idziemy spać. Niewystarczający? Rzuć jeszcze raz. Dobra, super. I nauci sobie zażyczymy. Może zażyczymy sobie szczęścia dzisiaj. Nie spełniło się. Idziemy spać. Uciekające szczęście. Przez studnię życzeń Lucja ma teraz tragiczny dylemat. Przebywanie w otoczeniu innych wywołuje u niej smutek, a pobliscy Simowie odnajdują szczęście kosztem jej niedoli. To kwintesencja radości cudzego szczęścia. Dobrze, że idziesz spać. Cóż, dwa datki. Ty, jako coś tu się popsuło. Prysznic. Zamień. Tak, chodź. Moi kochani. Rzuć jeszcze raz. No co? No, super. Moi kochani, nasz, już co, rzuć od niczego jeszcze raz, żeby ci to życzenie spełniło. Nasz Kornel zażyczy sobie romansu. Wiecie, być może jakaś, o, w sumie ma serduszka, obejmij kogoś. Być może wyczaruje mu się coś ze studni? Jakaś kobieta? Nie. Za to jest chryciarski i ten. Ale powiem wam, że będziemy próbować, bym chciała, żeby Kornel był... Możesz iść spać. Kornel, żeby był... Boże, nie mogę się słowić. Żeby miał dziewczynę. Ze studni. Chodź tu, piękna. Ty wrzucaj jak najwięcej się da. Ty możesz sobie zażyczyć... A to wam się nie zastanawiałam. Ale też możesz zażyczyć sobie romansu. Może będziesz miał jakiegoś chłopaka. Też nie. Ale dobrze, spoko. Także w najbliższych odcinkach być może się spróbuje. Być może spróbujemy sobie. Dlaczego tu? Zażyczyć sobie romansiku. Fajnie by było, jakby dzieciaki miały jakąś, wiecie, bratnią duszę swoją.
A ja, moi kochani, kończę na dzisiaj już ten odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście zaraz się biorę za przebranie naszej i przemianę naszej Mirabelki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!